trzecia edycja Bliżej Zdrowia, Bliżej Natury, firma Biogeneza. Panowie, przedstawcie się. Krystian Kidala, medycyna naturalna i zdrowa żywność. Panie Giokiel, też Biogeneza. No właśnie, słuchaliśmy panów wykładów. Biogeneza to nie tylko propagowanie zdrowych suplementów, minerałów i tak dalej, to również książki. Skąd czerpiecie wiedzę autorów i inspiracje do książki? Raz, mamy fajne źródło w Szwajcarii z pewnej gazety. Dwa, znamy osobiście autorów, no ale wybraliśmy jednego zdecydowanie, no bo to jest nasz kierunek. No i jak widać, dwie pierwsze książki, które mu wycofano z rynku po 23 latach, potwierdzają to, co się wtedy pisało, że to się zgadza z tym, co się dzisiaj dzieje. Ale również też wewnętrzny głos i to jest inspiracja, że człowiek myśli i w jaki sposób myśli, przyciąga też tą inną stronę. Książki. Dzisiaj mamy przyjemność gościć jednego z najwybitniejszych autorów książek o troszeczkę zabarwieniu teorii spiskowych. Czy w związku z wydaniem takiej książki istnieje jakieś ryzyko na polskim rynku? Na razie nie zdarzyło nam się, co jest bardzo miłe i pozytywne. Uważam, nie ingerujemy w jakąś osobistą politykę, po prostu chodzi tylko o kierunki, żeby ludzie byli świadomi tego, co myślą, czynią. Ale też jest bardzo ważne, że nie jest wykluczone, że możemy mieć kiedyś problemy. Aczkolwiek chodzi nam tylko, żeby ludzi uświadomić, żeby widzieli, co się na świecie dzieje, co kryje się za tą całą pułapką wschodnią, zachodnią i europejską Unią, nie? Z perspektywy na przykład 10 lat można najlepiej to stwierdzić, czy książka była dobra, czy była naciągana, czy się wszystko to mniej więcej sprawdza. A firma jako wydawnictwo, z czego najbardziej jest dumna? Powiedzmy, dumna nie, cieszymy się. Cieszymy się, że jest bardzo dużo ludzi, coraz więcej ludzi, która poznała Biogenezę, ale nie zawiodła się nigdy. Nigdy się nie zawiodła, a mało to, nie produkt wraca z powrotem, lecz klienci, doświadczenie. A to, że wielu ludziom już pomogliśmy i to nie tylko w Polsce i za granicą, wyjść z chorób, albo inaczej powrócić do witalności. Dzięki książkom nie tylko politycznym, ale i zdrowotnym, bo my mamy dwie książki o zdrowiu. I to są na przykład wiarygodność, w którym się potwierdza, że można sprzedawać produkt, ale ile jest produktów na świecie, o których się pisze książkę. I właśnie takie dwa nasze wiodące produkty są opisane w książce. To jest dla nas bardzo ważne, bo ludzie są już wystarczająco oszukiwani poprzez zwykłe mass media. Jeszcze nie chcielibyśmy się dokładać do tego, że jesteśmy po tej samej stronie. Także to jest dla nas cenne. Panowie, otrzymaliście jako firma Drzewko Życia tutaj na festiwalu za przede wszystkim jakość waszych produktów. Powiedzcie, czy to się opłaca tutaj w Polsce, konkretnie na tym polskim, bardzo skomplikowanym rynku, rzeczywiście mieć najwyższej jakości produktu? Ja powiem to tak. Polski rynek jest specyficzny, ale jest naprawdę, można tylko pozytywnie mówić, jest wąska grupa ludzi, która naprawdę dużo w siebie inwestuje i co jest piękne, że na przykład taki produkt jak minerały Schindele jest 16 lat na rynku, nie smakuje jak czekolada, a mimo wszystko, mimo iż ostatnio bardzo podrożał, nie z naszej winy, tylko po prostu producent, ludzie są dalej przekonani i to jest właśnie bardzo, co ten rynek uważam jest no, super i jeszcze się rozwija. Bo w ostatnich czasach naprawdę świadomość ludzi w Polsce poprzez to, że chorują, coraz bardziej wiadomo, zwiększyła się. Suplementy opłacą się, coraz więcej się opłacą, ponieważ za granicą jak Francja czy Niemcy, oni nie mają GMO. Ale Polska podpisała GMO i bardzo przykro, ale i smutno to nawet mówić, że większość już warzyw, owoców w Polsce będą GMO. A więc suplementy, jeżeli dostaniemy je poza granicę Polski, czy z Niemiec, czy z Francji, czy z Holandii i nie są GMO, to lepiej zażywać te suplementy w większej ilości, aniżeli
te warzywa i owoce, które są GMO, bo my nie wiemy, co za tym się kryje. My dopiero się dowiemy za jakieś kilkanaście lat, co nas oczekuje, ale jak nasz organizm reaguje. Jak się więc przed tymi atakami GMO, manipulacją, tymi wszystkimi, co przeziemnego Kowalskiego spotyka, bronić waszym zdaniem? Bardzo prosto. Szukać możliwości gospodarstw, gdzie nie mają z tym całym konsumpcją do czynienia prywatnie, jeszcze mają marchewkę i naprawdę mają tę marchewkę, chociaż tam jest może chemii trochę, ale ogródki działkowe każdy ma, proszę bardzo, albo sobie kiełki samemu sadzić w domu. To jest pełnowartościowe, kiełki są naprawdę, mają więcej witaminy, więcej minerałów i to sobie dawać na chleb, na pewno dużo więcej sobie, nie zaszkodzą na pewno, a pomogą sobie bardzo. Tak samo można na przykład na wolnych targach, jeszcze jeżeli się kogoś zna lata, są ludzie już naprawdę uczciwi, nie? Że hodują dla siebie i stać ich na to. Ja uważam, że ludzie są gotowi w Polsce zapłacić nawet te 3, 4, 5 zł więcej za kilogram ziemniaków, ale mieć pewne od swojego jakiegoś dobrego znajomego. Dokładnie tak. Panowie, wasza firma to nie tylko książki, nie tylko suplementy, pełne z waszej strony zaangażowanie w zdrowy tryb życia. Jakie macie oczekiwania? Co jest waszym marzeniem na przyszłość? Żeby jak było? Żeby po prostu ludzie byli, zostali przy tej witalności, co są. Bo zapobiegać jest dużo łatwiej, jak później leczyć. Tak naprawdę chorób nie ma, tak jak już kiedyś to powiedziałem, tylko są chorzy ludzie. I żeby ich świadomość była ogromna, żeby informowali się, żeby po prostu byli nawet krytyczni, nawet jak podchodzą do mnie i pytają się o produkt, mają być krytyczni ludzie, mają pytać się dlaczego, co i jak. My musimy im odpowiadać. Naturalnie jest wiele firm, którzy są sprzedawcami, sprzedają swoje produkty, tak naprawdę nie mają wiedzy. I to jest smutne, bo ten, który przychodzi do mnie, on sam nie wie. A jego trzeba uświadomić, trzeba mu to rozjaśnić o tym, co go oczekuje później. Ja tu dodam właśnie coś ciekawego, że podstawa wszystkiego, co w życiu robimy, jest świadomość. Świadomość się tylko rozwija poprzez przekaz informacji. I my na przykład tworzymy już od 3 lat i to przynosi niesamowite efekty. Życzę to każdemu i to jest fajne, że mogę to powiedzieć. Państwo w państwie, to znaczy wyszukujemy sobie ludzi, przyjaciół, rozmawiamy i po jakimś czasie okazuje się, że ci ludzie mają tą samą chemię. Zaczynamy się przyjaźnić, pomagać sobie, wspierać. Niektórzy odpadają, bo nie każdy taki sam, ale jest to fantastyczne, że na przykład Biogeneza czy my, czy tak samo nasze pracownice, tworzymy taki mocny monolit i mamy coraz więcej przyjaciół, fajnych, młodych ludzi. Ja ostatnio poznałem paru 24-6-letnich chłopaków, akurat chłopaków, dziewczyn nie, ale są tak inteligentni i że nie wyobrażam sobie, że za 10 lat to jest ta szansa dla tego kraju, że ci ludzie zrobią coś pozytywnego. To jest piękne. Firma Biogeneza, pięknie dziękujemy. Jeszcze ostatnie pytanie. Czego możemy oczekiwać z bestsellerów i hitów na następną edycję targu? Oj, będzie się działo. Mamy pewien plan. Mamy pewien plan. Kto zna książkę Tajne Stowarzyszenia 3, niech się szykuje na bardzo, bardzo błyskawiczną nową książkę, która już na nią będą, już czekają ludzie, ale będzie coś bardzo ciekawego. Właśnie Jan van Helsing proponował nam ostatnie swoje książki i chcemy wybrać tą najciekawszą, bo już napisał ich 3-4, które myśmy nie wydawali. A jeszcze mamy taki mały, tajny projekt z pewną taką ciekawą bardzo książką, która na pewno by się w Polsce bardzo spodobała, bo nie można jej było dotychczas dostać, a jest już 22 lata, no powiedzmy stara. I tam są naprawdę ciekawe informacje, które się właśnie potwierdzają dzisiaj. Jeżeli komuś spodoba się, gdzie może szukać waszych suplementów, gdzie to można kupić poza takimi targami? To jest Biogeneza, www.biogeneza.pl na internecie, ale też w Tarnowskich Górach na ulicy Sobieskiego 11. Telefon to jest 32 285 60 46. Tam można nas dostać. Ja jeszcze dodam, że jeżeli ktoś do nas przychodzi, to nie przychodzi i coś kupuje, tylko może sobie naprawdę fajnie porozmawiać. Stąd się bierze ta nasza przyjaźń do wielu klientów, do wielu przyjaciół potem, że mają problem i nie rozmawiamy 2-3 minuty, tylko niekiedy godzinę. To jest właśnie nasza praca.
i życzymy Wam z tego, z całego serca, żeby się wszystko najbardziej rozwijało, no i samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Wiem, że to szczere, dlatego bardzo dziękuję.